Witam, z tej strony Cube, a oto 24 odcinek Kubła Zupki. I przepraszam was za to, że materiałów jest... No, ostatnimi czasy, trochę za mało. Ale jest po prostu kilka rzeczy, które chcę i też muszę zrobić. Typu obejrzeć Ewangeliona, przejść Megamena X8, no i tak... No pobocznie zdać z matmy na przykład, ale no to wiecie, tak, no, może. Co mam dla was dzisiaj? Jest to Knorr, nudle Azja, wołowina po azjatycku. No, jestem ciekaw, jak to smakuje oczywiście, więc idę to sobie przygotować. Tak wygląda zawartość opakowania, mamy tutaj oczywiście makaron i zawartość saszetki, czyli posypkę, której już zdążyłem spróbować i smakowała mi jak chipsy kebabowe z Biedronki, szczerze mówiąc. Także czekamy, aż nam się to zagotuje. A tak wygląda zupa po przygotowaniu, także ja idę to sobie skonsumować. No to smacznego. No w smaku niezły jest, ale wciąż jak tak się powącha, to pachnie to jak te właśnie chipsy kebabowe. Cholera jasna, jest tak gorąco, nie? Ja się nie pocę ze względu na to, że zupa jest ostra, jest łagodna, ale jest tak gorąco, się wytrzymać nie da. Dlatego nie robię streamów teraz, bo po prostu nie mogę usiedzieć przed komputerem, nie? Masakra. Pamiętaj, żeby nie wylewać aż tyle wody do tego, bo potem zostaje cała taka woda, której się nie chce potem pić. Jak sam widzicie, zupę mam zjedzoną. Jezus Maria. Nagrywanie w takich warunkach to jest coś okropnego. Dobra. Także pora podsumować zupę. Zupa całkiem niezła, tak, muszę przyznać. Kwestia zapachu może być kontrowersyjna, bo nie wiem, czy ludzie lubią ten naprawdę taki zapach. To czy naprawdę takie mocne przyprawy, nie wiem, jakby to konkretnie nazwać, ale właśnie najbliżej mi porównać to do chipsów kebabowych z Biedronki. Jeśli znacie ten zapach, to jest właśnie coś takiego. W każdym razie pora przejść do not, także smak to będzie 4. Gdyż zupa jest taka, no, w porządku, nie każdemu może posmakować, ale mi akurat posmakowała, uważam, że ta zupa jest dobra. Makaron, tak samo jak w przypadku tego curry wcześniejszego, czyli 4,5, się nic nie zmienia. I ostrość to będzie 1, gdyż no, zupa jest łagodna po prostu. Dobrze, także tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Spodziewam się... cholernie, gdyż no, jest gorąco, zupa jest gorąca i 31 stopni w pokoju, by the way. Dobrze, także
No mam nadzieję, że się zobaczymy w jakimś następnym materiale, jeśli znam z matmy, bo jeśli nie znam z matmy, to nie wiem, chyba popełnię seppuku. Także no, trzymajcie się, mam nadzieję, że do następnego kiedyś. Pamiętajcie o ocenie pod filmem, jakiejś subskrypcji, jeśli wam się film oczywiście spodobał. No i do zobaczenia, hej!